Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Zygmunta Zajdler-Zborowskiego i Władysława Rzesławskiego pod tytułem Szklanna Góra. Co chcesz, Mary? Przyszedł pan Hiroshi Sunaga z ambasady japońskiej. Z ambasady japońskiej? Tak. Czy pani go przyjmie? Oczywiście, poproś. Zechce pani przyjąć moje najniższe uszanowanie. Przykro mi, że panią niepokoję. Proszę, niech pan siada. Czym mogę panu służyć? Dziękuję. Chciałem się widzieć z profesorem Hizuka Tanaki, który obecnie przebywa w domu państwa. Profesora Tanaki nie ma tutaj. Czy pani jest tego pewna? No wie pan, chyba się orientuje, kto przebywa w moim domu. Łaskawa pani zechce mi wybaczyć moją śmiałość, ale zostałem poinformowany, że profesor Davison zaprosił do siebie profesora Tanaki. Niemożliwe, mego męża jeszcze nie ma. Przyznaję, że oświadczeniem pani jestem zaskoczony. W Instytucie Badań Jądrowych poinformowano mnie bowiem, iż profesor Tanaki przed 3 godzinami opuścił instytut z profesorem Davisonem. Doktor Milent zaś twierdzi z całą pewnością, iż profesor Davison zaprosił profesora Tanaki do swego domu. Wobec tego jestem poważnie zaniepokojona. Czyżby się coś stało? Bardzo panią przepraszam, ale przyszedł jakiś pan i w pilnej sprawie chce się z panią natychmiast widzieć. Nie będę pani dłużej zabierał czasu. Pozwoli pani, że ją pożegnam. Jestem inspektorem policji. Pan już wychodzi? Tak jest. Właśnie przed chwilą pożegnałem panią Davison. Jeśli to panu nie zrobi różnicy, pragnąłbym z panem zamienić parę słów. Czy mam panów zostawić samych? Byłbym pani bardzo zobowiązany. Proszę. Zapali pan? Dziękuję. Jestem niepalący. Proszę, niech pan siądzie. O ile się nie mylę, mam przyjemność rozmawiać z panem Hiroshi Sunaga z ambasady japońskiej. Podziwiam pańską przenikliwość, inspektorze. Pan rozmawiał z profesorem Tanaki dzisiaj o godzinie 10:30. Żałuję bardzo, ale nie rozmawiałem. Chyba pan nie zaprzeczy, że był pan dzisiaj w Instytucie Badań Jądrowych. Tak. W instytucie byłem, ale rozmawiałem tylko z profesorem Davisonem. Profesora Tanaki nie widziałem. Czy można wobec tego zapytać, w jakim celu udał się pan do Instytutu Badań Jądrowych? Miałem do omówienia z asystentem profesora Davisona, doktorem Milendem, pewne sprawy organizacyjne związane ze zjazdem, no i z projektowanym eksperymentem. Skąd pan wie o mającym się odbyć eksperymencie? O jakim eksperymencie? No przecież przed chwilą pan o tym powiedział. Najmocniej pana przepraszam, panie inspektorze, ale pan się przesłyszał. Mówiłem tylko i wyłącznie o sprawach organizacyjnych zjazdu. No tak. W każdym razie z pańskich słów wynika, iż rozmawiał pan z profesorem Davisonem oraz jego asystentem doktorem Milendem. Natomiast nie widział się pan z profesorem Tanaki, który w tym czasie znajdował się w instytucie. Nie miałem potrzeby niepokoić profesora Tanaki. O ile mi wiadomo, to pan wyjeżdżał na lotnisko po profesora Tanaki. Tak. Czy znał pan przedtem profesora Tanaki? Nie. Poznałem go dopiero na lotnisku. Czy może mi pan powiedzieć, w jakim hotelu zatrzymał się profesor Tanaki? W hotelu Imperial. Ja też tak sądziłem. Co pan ma na myśli? Zapewne pan nie jest poinformowany, że profesor Tanaki nie nocował w hotelu Imperial. Jestem zaskoczony pańskimi słowami. Szkoda. Szkoda, że wasza ambasada tak mało interesuje się uczonym tej miary, co profesor Tanaki. A ja ze swej strony pozwolę sobie wyrazić ubolewanie, że władze pańskiego kraju nie otaczają należytą opieką swych gości. Czy pan ma jakieś powody, aby przypuszczać, że profesorowi Tanaki może grozić niebezpieczeństwo? Dziś wieczór gubernator wydaje przyjęcie na cześć uczonych. Profesor Tanaki miał udać się na to przyjęcie wraz z ambasadorem. Dotychczas jednak nie przybył do naszej ambasady.
Sądziłem, że znajdę profesora Tanaki w mieszkaniu profesora Davisona. I nie znalazł go pan? Nie kryję, że z uwagi na spóźnioną porę jestem tym faktem nieco zaniepokojony. Tak, rozumiem pana. Pozwoli pan, że go pożegnam? Chciałem panu zadać jeszcze tylko jedno pytanie. Słucham. Czy jeździł pan wozem profesora Davisona? Nigdy nie miałem tej przyjemności. No to w takim razie skąd pan zna szofera profesora Davisona, niejakiego Johna Bartona? Odnoszę wrażenie, że pańskie informacje są nieco nieścisłe. Nie znam i nigdy nie znałem człowieka o tym nazwisku. Dziękuję. Nie chcę panu więcej zabierać jego cennego czasu. Żegnam pana, inspektorze. Jak to pan do widzenia. Wychodzi? Niestety muszę panią pożegnać. Do widzenia. Do widzenia. Panie inspektorze, co to wszystko znaczy? Co się właściwie stało? Chcę wiedzieć prawdę, gdzie jest mój mąż? Łaskawa pani, proszę się nie niepokoić. Dotychczas nie mamy żadnych podstaw przypuszczać, aby profesorowi Davisonowi zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. Sądzę, że lada chwila to wszystko jakoś się wyjaśni. Co to znaczy jakoś się wyjaśni, kiedy od pół godziny powinniśmy być na przyjęciu gubernatora? Niech się pani nie denerwuje. Przed chwilą pan Hiroshi Tsunaga oświadczył mi, iż przed paroma godzinami rozmawiał z profesorem Davisonem oraz doktorem Millendem. Dzwoniłam niedawno do instytutu, nikogo tam nie ma. Może pojechali do ośrodka badań, jak mówił do Kingsley. Mógł im się popsuć wóz? No to jednak jest kilkadziesiąt mil od New Yorku. O Boże, dlaczegoż on odesłał Johna? I to akurat dzisiaj. Profesor Davison odesłał kierowcę do domu. No właśnie, zupełnie nie rozumiem, po co to zrobił. To wcale nie jest odpowiedni moment, żeby się zajmować prowadzeniem wozu. Czy mógłbym zamienić parę słów z tym szoferem? Ależ oczywiście, Mary! Mary! Słucham panią. Zawołaj tu do nas Johna. Dobrze, proszę pani. Od jak dawna John Barton pracuje u państwa w charakterze kierowcy? Od jak dawna? No chyba 47 czy 48 roku. W każdym razie już po wojnie. No tak, oczywiście. Słucham? To do pana. Dziękuję. Tak jest? Tak, panie pułkowniku, rozumiem. No przyznaję, że ja również. No stąd za chwilę jadę do Instytutu Badań Jądrowych. A następnie będę u pana. Tak? Tak, zawiadomię. Zawiadomię nad inspektora Browna. Czy pani mnie wzywała? Tak. Pan inspektor chciał z wami rozmawiać. Proszę. O której rano wyjechaliście z profesorem do instytutu? Przypuszczam, że koło 10:00. Czy oprócz profesora nie było nikogo w wozie? Nie. A czy po drodze nie wstępowaliście, żeby kogoś zabrać? Nie. O której profesor Davison odesłał was do domu? Sądzę, że była pierwsza. Nie patrzył na zegarek. A wróciliście metrem czy autobusem? Autobusem. Tak. No, dziękuję na razie. Czy pani będzie mnie jeszcze dzisiaj potrzebować? Chyba tak. Sama nie wiem. Chwilę. Jeszcze chciałbym was o coś zapytać. Czy znacie kogoś z ambasady japońskiej? Pan profesor Davison zapraszał czasami do swego wozu jakichś panów. Zdarzało się, że woziłem także Japończyków, ale czy to byli urzędnicy ambasady, tego nie wiem. Rozumiem. Czy bywacie w barze Kalipso? Kiedy mam wolny dzień, bywam w różnych barach. Mr. Barton, dlaczego pan jest zdenerwowany? Myli się pan, panie inspektorze, nie jestem zdenerwowany. Spytałem o to dlatego, że dziwnie drży panu lewa powieka. To jest pamiątka po wojnie. Byłem kontuzjowany. Tak? I nie przeszkadza to panu w prowadzeniu wozu? Nie, przyzwyczaiłem się. Tak. No oczywiście, do wszystkiego można się przyzwyczaić. Dziękuję panu, panie Barton. No niech pan spojrzy, która godzina. To jest przecież niemożliwe. Musiało się stać jakieś nieszczęście. Nie stójmy tutaj tak bezczynnie. Błagam pana, niech pan coś robi. Przecież pan jest inspektorem policji. Musi pani zapanować nad zdenerwowaniem.
To jest niezbędne. Chciałbym panią prosić, żeby pani była łaskawa nie opuszczać domu i notować wszystkie rozmowy telefoniczne. Na razie żegnam panią. Za parę godzin znowu się z panią skomunikuję. Dokąd jedziemy? Do instytutu. Do jakiego instytutu? Badań jądrowych. Pan w jakiej sprawie? Tutaj obcym wstęp wzbroniony. Policja, proszę. Czy jest pan profesor Davison? Nie, nie ma pana profesora, jest tylko pan doktor Milland. Czy mam pana zaprowadzić? Tak. Pan doktor Milland? Tak, słucham pana. Inspektor McDonald. Proszę o to moją legitymację. Czym mogę panu służyć, panie inspektorze? Sądziłem, że pan weźmie udział w przyjęciu gubernatora. Mam dużo pracy, proszę pana. Ma zresztą za wysokie progi. Nie zostałem zaproszony. Sądzę jednak, że profesor Davison otrzymał takie zaproszenie. No jakżeż, oczywiście. I mimo to nie poszedł na przyjęcie do gubernatora? Nie rozumiem pana, inspektorze. Mam wrażenie, że wyraziłem się jasno. Profesora Davisona nie ma u gubernatora. Wydaje mi się to zupełnie nieprawdopodobne. Przecież... Jak dawno profesor Davison wyjechał z instytutu? No, chyba około 5. A czy jest pan pewien, że profesor Davison opuścił instytut? Oczywiście. Widział pan, jak odjeżdżał? Tak. Czy siedział koło szofera? Nie, siedział na tylnym siedzeniu. Towarzyszył mu profesor Tanaki. A nie wie pan, gdzie pojechali? Sądzę, że do domu profesora. Profesor musiał się jeszcze przebrać. A jakim wozem wyjechał profesor Davison? Kadijakiem. Czy to jest prywatny wóz profesora, czy instytutu? Prywatny wóz profesora. Chwileczkę, ale czy mógłby mi pan wreszcie wyjaśnić, panie inspektorze, co znaczą te wszystkie pytania? Co się właściwie stało? Stała się rzecz dość dziwna. Profesor Davison zniknął. Jak? Nie ma go ani w domu, ani na przyjęciu u gubernatora, ani, jak pan twierdzi, w instytucie. Nie, to niemożliwe. Jeżeli profesor Davison nie pojechał z instytutu do domu, to gdzie mógł pojechać? Jak pan sądzi, panie doktorze Milland? Nie mam pojęcia. Może pojechali do Kingsley? Do ośrodka badań atomowych. Wiem, że w związku z projektowanym eksperymentem profesor Davison miał tam jeszcze coś do załatwienia. Może się pan połączy z ośrodkiem w Kingsley. Proszę bardzo. Czy to ośrodek badań atomowych? Mówi Milland. Czy jest tam u was profesor Davison? Ach, tak. Był. A był i wyjechał. O której? O 6? Dziękuję panu. Z kim pan rozmawiał? Z inżynierem Martinem. Chciałbym zamienić z nim parę słów. Niech pan będzie łaskaw połączyć się jeszcze raz z Kingsley. Proszę bardzo. Halo? Tu jeszcze raz Milland. Z inżynierem Martinem. Będzie mówił inspektor McDonald. Proszę. Dziękuję. Halo? Niech mi pan łaskawie powie, inżynierze, o której przyjechał do was profesor Davison. Tak? Tak. Jest pan tego pewny? A czy profesor był sam? A, dziękuję panu. To dziwne. Nie znam przecież inżyniera Martina, mógłbym przysiąc, że już słyszałem jego głos. No, cóż, zdarzają się ludzie o podobnych głosach.
Ja nie bardzo rozumiem, co pan ma na myśli. A ja nie bardzo rozumiem, w jaki sposób profesor Davison mógł się błyskawicznie przenieść z New Yorku do Kingsley. No bo przecież pan, panie doktorze, poinformował mnie przed chwilą, że profesor wyjechał z Instytutu koło 5, tak? A inżynier Martin oświadczył mi, że profesor przyjechał do Kingsley o 5. A o ile mi wiadomo, jechał kadijakiem, a nie odrzutowcem. No widzi pan, najwidoczniej źle pana poinformowałem. Musiałem się pomylić, może to było koło 4. Tak. To bardzo prawdopodobne. No to jedziemy. Jak to? Jedziemy. Mam nadzieję, że nie odmówi mi pan swego towarzystwa. Przykro mi, ale jestem bardzo zajęty. Czyżby pan nie chciał mi pomóc w odnalezieniu profesora Davisona? Nie, doprawdy nie wiem, w jaki sposób mógłbym być panu pomocny. No, pomówimy o tym w wozie. Dobrze. Wobec tego pójdę tylko po płaszcz, kapelusz i... Zaraz panu służę. Proszę. Halo, tu inspektor McDonald. Czy pan pułkownik Morgan? To jest bardzo dziwna historia, panie pułkowniku. Tak. Będę u pana. Zaraz do pana jadę. Przywiozę panu asystenta profesora Davisona. Pogadamy z nim. Tak. Do widzenia. Chciałem tu sprzątnąć. Czy pan czeka na kogoś? Tak. Na doktora Milenda. Pana doktora Milenda nie ma już w instytucie. Jak? Niepotrzebnie traci pan czas. Jak to nie ma go w instytucie? No zwyczajnie. No. Widziałem, jak przed chwilą przecież wyjechał wozem pana profesora. Wozem? Profesora? No tak. No, tym czarnym kadijakiem. Do diabła. Wyjeżdżał tędy doktor Milek? Wyjeżdżał, otwierałem mu bramę. A czy to był wóz profesora Davisona? Tak. A widzieliście, jak wyjeżdżał profesor Davison? Tak, od rana jestem dzisiaj na służbie. A jakim wozem wyjechał stąd profesor Davison? Jakim wozem? Zaraz, żebym dobrze panu powiedział. Taki zielony Packard. A tak, teraz sobie przypominam. Zielony Packard, na pewno. A czy to jest wóz Instytutu? Nie. My mamy tylko Forda i Chevroletę. No to skąd się wziął ten Packard? No przyjechali nim jacyś Chińczycy czy Japończycy. Ilu ich było? Dwóch. A kto prowadził tego Packarda? Pan profesor. No przecież pan profesor Davison ma szofera. No oczywiście, że ma, ale Johna wtedy nie było w instytucie. Zdaje się, że miał coś załatwić na mieście dla profesora. Szybko, do komendy. Nareszcie. Gdzie pan był tyle czasu? Nie mogliśmy się pana doczekać. Jadę wprost z Instytutu Badań Jądrowych. No a gdzież ten asystent, którego miał pan przywieźć? Uciekł. Jak to uciekł? Panie pułkowniku, to jest bardzo niewyraźna sprawa. Przyznaję, że nic z tego wszystkiego nie rozumiem. Jakie wyniki dały poszukiwania profesora Davisona? No, niestety nie potrafię panu opowiedzieć, co się stało z profesorem Davisonem. Z Instytutu Badań Jądrowych dzwoniłem do Kingsley i tam ślad się urwał. Z kim pan rozmawiał? Z inżynierem Martinem. Obawiam się, że to nie był inżynier Martin. A nawet jestem tego pewien. Nie rozumiem. Dziś rano obstawiłem Kingsley swoimi ludźmi, a inżynier Martin wyjechał do Waszyngtonu. Do licha. Teraz zaczynam rozumieć. Milen wcale nie połączył mnie z Kingsley.
I ten głos. Ten głos, no tak. To był głos Johna Bartona. Musimy go natychmiast sprowadzić. Może się pan nie fatygować, inspektorze. Nie sądzę, abyśmy prędko zobaczyli Johna Bartona. Przed godziną po niego posyłałem, ulotnił się. Wejść! Co się panu stało? Pił się paski? Nie, kraksa. A profesor Unset? Nie zastaliśmy go już na lotnisku. Dzwonił pan do ambasady? Oczywiście, nie ma go tam. Jak to? Nie wysłali wozu na lotnisko? No wysłali, ale przyjechali także za późno. Niech pan sobie wyobrazi, że ktoś im wypuścił benzynę z baku. Nie ulega wątpliwości, że komuś zależało na tym, aby profesor Unset nie spotkał się na lotnisku z przedstawicielami ambasady. O, mógłbym przypuszczać również, że ta kraksa była zaaranżowana, gdyby nie fakt, że tego kadijata, który na mnie wpadł, prowadził asystent profesora Davisona, dr Milent. I puścił go pan? No oczywiście. Nie mogłem przecież w tym wypadku wyciągać konsekwencji z nieprzestrzegania przepisów drogowych. Doktor Milend jechał na lotnisko, aby powitać profesora Unset. No, można zwariować. Czy w ogóle profesor Unset przyleciał tym samolotem? Tak. Jak stwierdzają naoczni świadkowie, profesor wysiadł z samolotu, a na lotnisku podeszło do niego dwóch dżentelmenów, którzy zaprosili go do Zielonego Packarda. Do Zielonego Packarda? Tak. Dlaczego pana to dziwi? Profesor Davison wyjechał z Instytutu także Zielonym Packardem. Nie możemy mieć pewności, czy ten sam wóz, ale... Przyjęcie u gubernatora zupełnie się nie udało. Zaproszonych uczonych wzięli w nim udział tylko profesor Flambert i profesor Walloni z Rzymu. To jest robota komunistów. Ostrzegali ministra. Radziłem, żeby przedsięwziąć należyte środki ostrożności. Teraz będą mieli do nas pretensje. A jak chciałem aresztować, to mi nie pozwolili. Że prestiż, że dyplomacja, że skandal, że opinia międzynarodowa. O, no to mają teraz międzynarodową. I to wszystko w przeddzień takiego eksperymentu. Pułkownik Morgan, słucham. Tak jest, panie generale. Niestety wiem o tym. Robimy wszystko, co w naszej mocy. No jeszcze nie mogę dać żadnych konkretnych informacji, panie generale. Tak, tak. Ja także podejrzewam, tak, że to jest robota komunistów. Oczywiście. Nie omieszkam pana natychmiast zawiadomić. W tej chwili osobiście udam się do gubernatora, aby przeprowadzić rozmowę z profesorem Flambert i Walloniem. Do widzenia panu, panie generale. Przyznaję, że nic z tego wszystkiego nie rozumiem. Ale profesor Davison był zawsze wielkim dziwakiem. Założę się, że przygotował nam jakąś dowcipną niespodziankę. Przecież mieliśmy się spotkać na przyjęciu gubernatora. Przyznaję, że nie lubię takich historii. Dziwni ludzie ci, Amerykanie. Wie pan, profesorze Walloni, że my już dawno jesteśmy za miastem? To jest autostrada. Halo? Halo, monsieur, monsieur! Dokąd pan nas właściwie wiezie? Niech pan, profesor, będzie zupełnie spokojny. Nie zabłądziłem. Czy nie uważa pan, że 140 km na godzinę to może trochę za szybko? O, nie, ten wóz wyciąga ponad 200. Tu inspektor McDonald. Wzywam wszystkie radiowozy. Zamknąć dzielnicę północną. Zamknąć dzielnicę północną. Zatrzymać Zielonego Packarda. Zatrzymać Zielonego Packarda. Nie strzelać! Nie strzelać! W wozie znajduje się profesor Flambert i profesor Walloni. Powtarzam. Zatrzymać Zielonego Packarda. Utrzymać łączność. Jeszcze jeden koniaczek. Chętnie. Ale najpierw proszę wyłączyć to radio, bo wytrzymać nie można. Zdaje się, że to oryginalny Hersey. Jak pan każe, profesorze.
A może pan profesor wolałby whisky? Mamy oryginalną, szkocką. Nie, nie, dziękuję. Ten koniak mi odpowiada. Ładnie tu u was. Piękne te góry pokryte śniegiem. Muszą tu być wspaniale tereny narciarskie. Czy można panu profesorowi podać jakąś zakąskę? Może kanapkę z kawiorem albo rybę w galarecie? Niech będzie kanapka z kawiorem. Proszę uprzejmie. Czy to jest pensjonat? Niezupełnie. No ta sala ze stolikami robi na mnie wrażenie pensjonatowej jadalni. Ustawiliśmy trochę za dużo stolików. Nie byliśmy zorientowani, ilu będziemy mieli gości. O ile mi wiadomo, profesor Davison zaprosił tu kolegów mających wziąć udział w spotkaniu. Czy pan profesor napije się kawy? Dziękuję, może później. Czy jest już ktoś z zaproszonych gości? Nie, nie, nie. Nie jestem zupełnie pewny, ale wydaje mi się, że przyjechał profesor Steinberg i profesor Tanaki. No dobrze, a profesor Davison? Obawiam się, że profesora Davisona jeszcze nie ma. No tak. Profesor Davison zawsze był oryginalem. Jest profesor Steinberg. Jakże się cieszę, że pana widzę. Witam, profesorze, witam. A czy pan coś z tego wszystkiego rozumie? Bo ja nic. Jakaś wycieczka w góry, kolejka linowa, schronisko czy pensjonat. Słyszałem, że mieliśmy wziąć udział w przyjęciu gubernatora. No cóż, drogi kolego, ostatecznie trochę świeżego powietrza nam nie zaszkodzi. Nie widzę w tym nic złego. Pan profesor pozwoli kieliszek koniaku, jakąś zakąskę? Nie. A ja wypiłbym jeszcze kieliszek. Muszę panu powiedzieć, że tu mają doskonały koniak. Proszę oznajmić profesorowi Davisonowi, że chciałbym się z nim zobaczyć. Żałuję bardzo, ale profesora jeszcze nie ma. Spodziewam się go lada chwila. Nie rozumiem takiej organizacji. U nas byłoby to nie do pomyślenia. Niech się pan nie denerwuje, panie kolego. Niech pan spojrzy na ten przepiękny górski krajobraz. Ale co my tutaj właściwie robimy? Po co Davison ściągnął nas w te góry? Pójdę do swego pokoju. Proszę mi dać znać, kiedy zjawi się profesor Davison. To bardzo nerwowy człowiek. Nie ma racji, że nie chciał spróbować tego koniaku. Ja tam wypiję jeszcze jeden kieliszek. Służę panu profesorowi. No, zdaje się, że towarzystwo się powiększa. Ten Davison miewa czasem dobre pomysły, prawda? No, pan to niepotrzebnie denerwował w drodze. Dlaczego? Co prawda ten szofer jechał jak wariat. Ale to znakomity kierowca. Jeżeli mam być ścisły, to wydaje mi się, że to właśnie pana denerwowała jazda, profesorze. A, szanowny nasz kolega profesor Harding popija sobie koniaczek. Cieszę się, że pan mnie poznał. Bądź co bądź, nie widzieliśmy się ładnych kilka lat? A tak, tak. Pan profesor pozwoli, że mu przedstawię mojego przyjaciela, profesora Flaubert z Instytutu Paryskiego. Bardzo mi miło. Dużo słyszałem o panu. A ostatnio czytałem pańską znakomitą pracę. O, zbyt pan łaskawy, profesorze. Nie sądzę, że moja skromna książka wnosiła tak wiele nowego do naszych badań. Jest to raczej próba podsumowania pewnych rozważań. Czy panowie pozwolą po kieliszku koniaku, a może jakiś koktajl, whisky? Osobiście bardzo polecam ten koniak. Hennessy doskonale harmonizuje z górskim krajobrazem. Przed chwilą miałem okazję się o tym przekonać. No więc dobrze, niech będzie Hennessy. Proszę uprzejmie. Dawno już tu jest pan, profesorze? O tak, miałem już dość czasu, aby się nacieszyć ośnieżonymi szczytami gór. A gdzież profesor Davison? Zdaje się, że jeszcze go tutaj nie ma. To jest trochę dziwne. Nie tylko pana to dziwi. Witam szanownych kolegów. Profesor Tanaki. No, prosimy, prosimy. Kiedyż pan przyjechał? Niedawno, ale zdążyłem się już ogolić i wziąć kąpiel. Sądziłem, że panowie rozmawiają z profesorem Davisonem. Nie widzę go tu jednak. Czy pan profesor pozwoli kieliszek koniaku? Dziękuję. Jeżeli można, prosiłbym o szklankę wody mineralnej. Pan profesor mizernie wygląda. Rzeczywiście, nie czuję się najlepiej. Cierpię na nadciśnienie, a tu w tych górach nie bardzo rozumiem, dlaczego profesor Davison obrał to odludzie na miejsce naszego spotkania. Nienawidzę kolejki linowej. A mnie to właśnie zachwyca. Uważam pomysł profesora Davisona za doskonały i niezwykle ekscentryczny. Gdybym był młodszy, pojeździłbym sobie na nartach. Czy macie tu narty? Tak jest, panie profesorze, są trzy pary. Przepraszam, czy nie przeszkadzam? A, profesor Unser, prosimy, prosimy. Sądzę, że się panowie znają. A jakże, jakże. Jakąż pan miał podróż, profesorze? Trochę dziwną. Dziwną? Dziwną. A tak mógłbym to określić. Nie zdążyłem się nawet skomunikować z moją ambasadą.
To wszystko stało się tak nagle i tak bardzo szybko. Nie jestem przyzwyczajony do takiej jazdy samochodem. 150 km na godzinę to stanowczo za wiele. Oni tu już tak jeżdżą. Nasz wóz rozwijał taką samą szybkość. No to może napijemy się po koniaczku? W tej chwili służę panom, przyniosę z baru. Dziwne. Ale twarz tego człowieka wydaje mi się znajoma. Tak. Tak, tak. No oczywiście. Mógłbym przysiąc, że to on prowadził wóz, którym przyjechałem. Chyba się pan myli. Może tylko jakieś podobieństwo. Czy ta cała sytuacja nie wydaje się panom dziwna? No, czemu? Niepokoi mnie fakt, że zamiast na poligon doświadczalny, profesor Davison ściągnął nas tutaj, do siebie. Mogło się zdarzyć, że próba została odwołana na jakiś czas, panie profesorze Unser. Osobiście przyznam się panom, że tak bardzo nie pragnę jej oglądać. Informowano mnie, że miała się odbyć dzisiaj o 14.045. Który z panów chce napić się koniaku? Kolego Unser, niech pan się da namówić. Świetnie panu zrobi. Mnie osobiście już nic nie dziwi. No cóż, całe nasze życie składa się z mniej lub więcej dziwnych sytuacji. Tym niemniej najchętniej wróciłbym do New Yorku. Nie będę ukrywał, że ja także zrobiłbym to z największą przyjemnością. A ja pojeździłbym sobie tutaj na nartach. Tak, i to jest najlepsze. Co się stało? Co tam? Co tam się stało? Mam wrażenie, że to nasz kolega Steinberg rozmawia z kimś. Będzie pan miał okazję rozmawiać z profesorem. Co to znaczy niebawem? Ja chcę z nim rozmawiać teraz, natychmiast. Doktorze Milent, jakże się cieszę, że pana widzę. Prawda. Witam panów w imieniu profesora i przepraszam za maleńką zwłokę. Ja nie rozumiem, co to znaczy maleńka zwłoka. Zostaliśmy tu wszyscy zaproszeni. A profesor Davison, jak gospodarz... Nawet gospodarzowi może się czasem coś przytrafić. Przepraszam pana bardzo, ale mam wrażenie, że to pan siedział przy kierownicy... W wozu, którym przyjechaliśmy tutaj. Nie myli się pan, panie profesorze. A w takim razie ogromnie nam przykro, byliśmy przekonani, że mamy do czynienia z szoferem. Bardzo przepraszam. Jestem asystentem profesora Davisona. Jest pan świetnym kierowcą. Ha, lubi pan szybko jazdę. No? Doktorze Milent, czy nie zechciałby pan łaskawie nas objaśnić, kiedy będziemy mieli przyjemność zobaczyć się z profesorem Davisonem? No, mam nadzieję, że panowie nie będą już długo czekać. W tej chwili zajrzę do pokoju profesora. Być może, że już przyjechał. Niech pan powie profesorowi, że jestem bardzo niemile zaskoczony takim traktowaniem. Panowie pozwolą, że ich zostawię na chwilę samych. Tak. Dziwne, że Loka jeszcze nie wraca z tym... koniakiem. Dlaczego pan jest taki bez humoru, panie Unset? Nie lubię rzeczy niezwykłych. Wszelkie niespodzianki źle oddziaływują na moją wątrobę. Słyszeli panowie? Jakiś hałas. Co to było? Właśnie. Tak, jakby coś spadło w przepaść. Obawiam się, że... Ja to zaraz wyjaśnię. Przyniosłem koniak. Czy pan profesor sobie życzy czegoś? Co to był za hałas? Hałas? Jaki hałas? Nic nie słyszałem. Byłem w piwnicy. Tak? No to kłamstwo. Nie zdążylibyście wrócić z piwnicy. Huk był taki, że cały dom się zatrząsł. Jeśli pan profesor sobie życzy, to pójdę się dowiedzieć. Moi panowie, nie chcę was straszyć. Ale mnie ta cała historia wydaje się mocno podejrzana. Nie, czy pan nie przesadza, panie kolego? Wy Niemcy macie nieraz skłonność do przesady. Panie Harding, uważam, że pańska złośliwość jest zupełnie nie na miejscu. No po co się gorączkować? Napijmy się lepiej koniaku. Nie. Podzielam w pewnej mierze niepokój kolegi Steinberga. To wszystko, co się tutaj dzieje, wykracza poza przyjęte formy współżycia ludzi nauki. Nie mogę zrozumieć, co się stało z profesorem Davisonem. To zaczyna być tajemnicze. Ta sceneria przypomina mi jakąś powieść kryminalną. Czy chce pan przez to powiedzieć, że wciągnięto nas tutaj w pułapkę? Nie wiem. W każdym razie ta sytuacja nie wydaje mi się naturalna. To jest jakiś podstęp. Davisona wcale tutaj nie ma. A, jest nasz przyjaciel. Teraz już chyba napijemy się koniaku. Służę panu, panie profesorze. No i co? Czegoście się dowiedzieli? Cóż to był za hałas? Stała się rzecz dość przykra.
pękła lina od kolejki linowej. Co? To znaczy, że nie będziemy mogli zjechać na dół? Ja od samego początku miałem złe przeczucia. To nie bywało. Panowie, nie ma się czego denerwować. Zepsuła się kolejka, to się ją nareperuje. Przecież tu musi być gdzieś telefon. Przykro mi, panie profesorze, ale tu nie ma telefonu. Zaraz, przepraszam. Niech mi pan powie, kto oprócz pana i doktora Milenda jest jeszcze w tym domu? To nie ma żadnego znaczenia. Musimy się stąd wydostać. Nie wiem jak panowie, ale ja natychmiast wracam do New Yorku. Jak pan chce wykonać swój zamiar? Niech pan spojrzy na te przepaście. Trzeba być ptakiem, żeby przez nie przelecieć. Prawdziwa szklana góra. Nie, nie. Proszę panów, ja nie wierzę, żeby ta lina mogła sama pęknąć. To jest sabotaż. Komuś zależało na tym, aby nas tutaj uwięzić. I ja tak sądzę. Spróbowalibyśmy zjazdu, chociaż to będzie bardzo trudne. No i są tylko trzy pary nart. Davison jest za nas odpowiedzialny. To on nas tutaj sprowadził. Proszę panów, nie wpadajmy w panikę, dobrze? Czy są podstawy do jakichś obaw? Jak to? Czy są podstawy? Godzinami czekamy na profesora Davidsona. No i doczekał się pan, profesor. Właśnie jestem. Profesor Davidson, nareszcie jest pan. Byliśmy już u pana niespokojni. Człowiek zazwyczaj bywa niespokojny o drugiego człowieka tylko wtedy, jeśli jego własny los jest z nim w jakiś sposób związany. A swoją drogą, to dziwne, jak ludzie szybko popadają w panikę i to niezależnie od tego, czy są uczonymi światowej sławy, czy zwykłymi. Czy wolno zapytać, z czego pan wnioskuje, iż popadliśmy w panikę? Nie wątpię bowiem, że ta aluzja dotyczyła nas. Słyszałem rozmowę pana. Co to znaczy? Czy sprowadził nas pan tutaj, by dokonać psychologicznego eksperymentu? Jest pan blisko prawdy, drogi kolego. Chociaż trudno byłoby to nazwać eksperymentem. Ach, nie sprzeczajmy się o drobiazgi. Wszyscy się bardzo cieszymy, że możemy pana nareszcie powitać. Świetnie się pan tu urządził. Wspaniale są te góry. Dobra obsługa, a i koniak zupełnie niezły. Zdenerwowanie profesora Steinberga jest w pewnym stopniu uzasadnione. Pański służący oznajmił nam bowiem, iż zerwała się kolejka linowa i odcięci jesteśmy od świata. Czy ta wiadomość jest rzeczywiście prawdziwa? Tak. Jesteśmy odcięci od świata. To ja kazałem przeciąć linę. Czy pan oszalał? A czy pan nie sądzi, że wszyscy jesteśmy szaleńcami? Wydaje mi się, moi panowie, że rozmowa zbacza na niepożądane tory. Wszyscy jesteśmy trochę podenerwowani. Nie sądzę, aby pęknięcie liny w kolejce miało aż tak doniosłe znaczenie. Profesor Davison może z pewną przesadą potraktował obowiązki gospodarza, uniemożliwiając nam chwilowo odwrót z jego domów. Zapewniam panów, że śpiżarnia jest dobrze zaopatrzona i że z głodu tu nie umrzemy. Ja osobiście, proszę panów, także potraktowałem to jako żart. I w dalszym ciągu tak o tym myślę. Prawdę mówiąc, po trudach naszej pracy należy nam się kilka dni wypoczynku w tak uroczym zakątku. Nie jestem, proszę panów, zupełnie przekonany o tym, czy nasza rozmowa ma rzeczywiście charakter żartobliwy. Pan profesor Davison oświadczył nam zupełnie poważnie, iż lina została przecięta na jego rozkaz. Ja tego nie rozumiem. Ani ja. Tak, proszę panów, proszę nie zapominać, że o 14.045 mieliśmy być świadkami doniosłego eksperymentu. Moim zdaniem nie ma czasu na zabawy. Czy pan profesor będzie mnie jeszcze potrzebował? Nie, 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 dziękuję. Niech pan powie doktorowi Milandowi i panu Hiroshi Sunaga, że możecie już zjechać. Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Do widzenia, majorze. Żegnam pana, profesorze. A więc kłamstwo. Jednak można się stąd wydostać. Dostaną się stąd tylko ci trzej ludzie. Są świetnymi narciarzami. Ja też umiem jeździć na nartach. Żałuję, ale nie ma czwartej pary nart, profesorze Walloni. O ile się nie przesłyszałem, to pan, panie profesorze, tytułuje swojego lokaja majorem. Nie przesłyszał się pan. Człowiek, który nalewał tutaj panom koniak, to major John Barton. Nie był moim lokajem, był moim przyjacielem. Przepraszam, dlaczego pan mówi był? Dlatego, że go już chyba nigdy nie zobaczę. Czy pan wie, profesorze Tanaki? Tak.
że major John Barton należał do załogi samolotu, który zrzucił bombę na Nagasaki? Nic mnie to nie obchodzi. Kim jest pański lokaj, panie profesorze Davison? Dosyć już mam tych wszystkich blazeństw. Żądam, aby pan polecił temu człowiekowi odwieźć nas natychmiast do New Yorku. Żałuję bardzo, ale żądanie pańskie nie może być spełnione. Czy to jest groźba? Sformułowanie tego faktu pozostawiam do pańskiego uznania. To szaleniec! Panowie, nie dajmy się terroryzować temu człowiekowi. Jest nas tu przecież sześciu. Ja również żądam, panie profesorze Davison, aby pan skończył tę bezsensowną grę. Nie pozwolimy się zastraszyć. Opuszczając Londyn, byłem przekonany, że udaje się na spotkanie najznakomitszych w świecie naukowców. Nie byłem przygotowany na żadne sportowe wyczyny. Zresztą nie jestem w formie. Niech pan przestanie kpić, kolego Harding. To są przecież gangsterskie metody. Ja ciągle, proszę panów, nie rozumiem, o co tu właściwie chodzi. Może pan profesor Davison zechciałby nam łaskawie wyjaśnić, co oznacza ta dziwna i niecodzienna sytuacja. W moim kraju gościnność jest nieco inaczej pojmowana. Ma pan rację, profesorze Taneki. Chyba już najwyższy czas, abym panów zorientował w sytuacji. W jakiej sytuacji? Pan kpi sobie z nas. Panu to nie ujdzie bezkarnie. Zapewniam panów, że niemało kosztowało mnie powzięcie tej decyzji. Jakiej decyzji? Nie mam zamiaru wysłuchiwać dalej pańskiej bredni. Po raz ostatni żądam, aby mnie pan natychmiast odesłał do New Yorku. Zakomunikowałem już panom, że z tego domu odejdzie tylko trzech ludzi. To znaczy, że... To znaczy, że nikt z nas nie opuści tego domu. Czy pan to mówi poważnie, panie profesorze Davison? Panowie, no nie widzicie, że to szaleniec? Czy pozwolimy się terroryzować temu człowiekowi? Jest nas przecież sześciu. Nawet gdybyście mnie zabili, to już niczego nie zmieni. Profesorze Davison, widzę, że tutaj dzieje się coś niezwykłego. Pomówmy spokojnie. Przecież nie wątpię, że dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Jakie może być porozumienie z szaleńcem? Pan się uspokoi, panie Steinberg. Słuchamy pana, panie profesorze Davison. Całe moje życie poświęciłem nauce. Przez wszystkie te lata wierzyłem w to, że służę postępowi, że służę ludzkości. Nie wątpię, że my wszyscy mamy tę wiarę. Ja już nie, nie. Przestałem wierzyć, że pracuję dla dobra ludzkości. Wręcz przeciwnie. Czy pan nie rozumie, profesorze, że nie mamy wpływu na to, iż nasza praca naukowa jest wykorzystywana do celów wojennych? To jest przecież niezależne od naszych zamiarów. Uważam tę całą rozmowę za bezsensowną. Panie profesorze Davison, nie zechce pan przecież negować, że postęp całej ludzkości jest uwarunkowany rozwojem nauk nuklearnych. To jest sila, która świat cały popchnie naprzód. Pozwoli nam kiedyś zapanować w kosmosie. To jest siła, która pcha ludzkość ku zagładzie. My się do tego przyczyniamy. Jestem zaskoczony pańskimi słowami. No nie muszę chyba panu tłumaczyć, że dla rozwoju ludzkości niezbędna jest nowa energia. A tą nową energią jest właśnie energia atomowa. Niech pan pozwoli sobie powiedzieć, że pan chce zahamować ten rozwój. Ale nie uda się to panu, rozumie pan? Niechże pan zostawi, panie Steinberg. Nie twierdzi pan chyba, panie profesorze Davison, że elektrownia, która ostatnio została zbudowana w pańskim kraju, przyczyni się do zguby ludzkości. Ale czy pan, profesorze Harding, czy panowie przyjechaliście tutaj, aby być świadkami uruchomienia tej elektrowni? Z takimi poglądami niech pan idzie do komunistów. Co pan tu jeszcze robi? Profesorze Steinberg, pana sposób prowadzenia dyskusji jest nieco irytujący. Ja z nim w ogóle nie chcę dyskutować. Czy panowie wiedzą, że za chwilę ma nastąpić wybuch? Bez nas nie może się odbyć wybuch. Czy pan jest tego pewien? Jeżeli policja nas nie znajdzie, obawiam się, że w takim razie władze zdecydują się. Może panów uspokoję. Jeżeli powiem, że chcąc panów przekonać, doprowadziłem do tego, że wszyscy naukowcy zostali z poligonu odwołani. W każdym razie nie będzie ich tam w chwili zaplanowanej eksplozji. Nawet panowie, których udział w eksperymencie był tak oczywisty, znaleźli się tutaj. Proszę się jednak nie obawiać. Niczego panowie nie stracą. Widoczność stąd jest znakomita. Szklana góra znajduje się w pasie pierwszego stopnia działania eksplozji. Na miłość boską, profesorze Davison, niech się pan zlituje. Nad kim? Pan naprawdę oszalał. A być może, że oszalał.
Nie jestem tego pewien, panie Flaubert. Jak również nie jestem pewien, czy ktoś z nas wyjdzie z tego domu. Dochodzi godzina 14. Pozwolą panowie, że włączę chronometr. Ciągle miałem jakieś złe przeczucia. Jakieś złe przeczucia. Może kieliszek koniaku, profesorze Harding? Panowie, zabijmy go. Niech się pan nie ośmiesza, panie Steinberg. Nic panu z tego nie przyjdzie. Pan się boi śmierci. Ja nie. Ona tu przyjdzie, jeżeli ludzie, którym daliśmy w ręce tę potworną siłę, zdecydują się na wybuch bez waszej i mojej obecności. Czy wyobrażacie sobie siłę tego wybuchu? Boże! Boże! Umrzemy, kiedy przebije nas śmiercionośny blysk, zanim usłyszymy eksplozję. Boże! 14.03. Dlaczego pan drży, Flaubert? Tak bardzo panu żal tego życia? Nie, profesor. Nie. Miliard drży przed nami. Miliard nienawidzi nas. Czy pan zna strach miliarda? Im przerażenie też, tak jak pan, wysadzi oczy z orbit. W ostatniej sekundzie przeklną pana, mnie, nas wszystkich. Zobaczą potworny blisk. Godzina 14.020. Jeszcze 25 sekund. Czy panowie mają ochotę podejść do okna? Ratunku! Zero. Ratunku! Zero. 37. Zero. 39. Zero. 41. Zero. 43. Zero. 40. Było to słuchowisko Zygmunta Zajdler-Zborowskiego i Władysława Rzesławskiego pod tytułem Szklanna Góra. W słuchowisku wystąpili Barbara Ludwiżanka, Alina Rostkowska, Ryszard Barycz, Wiktor Biegański, Edmund Fidler, Józef Kostecki, Lech Madaliński, Konrad Morawski, Józef Nalberczak, Józef Nowak, Jan Nowicki, Jerzy Pichelski, Tadeusz Surowa, Janusz Warnecki, Tadeusz Woźniak, Stefan Wrącki i Janusz Ziejewski. Reżyserował Zdzisław Nardelli przy udziale Juliusza Owickiego. Realizator akustyczny Sławomir Pietrzykowski.